Hejcie, siemano, witajcie, Stiwiaki, z tej strony po raz kolejny Stiwi, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, ze mną jest, uwaga, uwaga, Woski, także siemaneczko. I znajdujemy się, tak, Woski jak zawsze musi was w bardzo sympatyczny sposób przywitać. I znajdujemy się, zobaczcie, na statku Woskiego. Jest to statek Woskiego, jeśli nie widzieliście tego statku i tego wszystkiego, to zapraszam do Woskiego na jego odcinki, na jego live'y, bo naprawdę tam wszystko pokazuje, co robi, co buduje, także koniecznie wejdźcie na jego kanał i zobaczcie. Jest taka sprawa, bo ty coś tam mówiłeś, że potrzebujesz prądu chyba, nie? Z tego co słyszałem, gdzieś tam potrzebujesz prądu. Także, no i teraz chciałeś, żebyśmy ci pomogli, nie wiem, bo ogólnie jest jeszcze taka sytuacja, że pójdziemy jeszcze po Bowo i jest taka sprawa, że pomożemy Woskiemu zrobić jakiś generator prądu, tak? Czy co ty tam potrzebujesz? Reaktor, tak. Reaktor, boom, taki będzie robił. Aha, czyli będziemy, na naszym świecie drużyny B taki będziemy mieli reaktor, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No dobra, w każdym razie pójdziemy zaraz po Bowo i w takim razie, no myślę, że taki reaktor będziemy mogli zrobić. Może polecimy tym statkiem? Do niego? No to dobra, możemy nim polecieć, ale jesteś pewien tego? Aha, no to super. No to Woski ma kradziony statek, którym chce mnie przewieźć. Dobra, w każdym razie, tak jak mówię, będziemy lecieli po Bowo, ale chyba z tego statku nic nie będzie, także po prostu oczekajcie, coś się ruszyło. Coś się ruszyło, ale ja też chcę, stary, nie zostawiaj mnie samego tutaj. Nie zostawiaj mnie samego. O nie, ja nie mogę w to wlecieć, to jest bez sensu. Mnie coś blokuje, jakby taka niewidzialna bariera jest. Dobra, w każdym razie... Jak prawym cały czas, jak przylecisz do niego? No nie działa prawym. Na statek cały, obyt nie idzie. A, jestem! Dobra, dopiero teraz zadziałało, wcześniej mi nie działało. Dobra, zobaczcie, jestem na statku Woskiego. No jestem, siedzę sobie, dobra, leć. Wywaliło A mnie. Cię wywaliło z gry? No nie, tak nie może być. A ja mogę sobie... Ja mogę sobie nim kierować? Woski ma niestety problemy, jak zawsze. A u mnie byłeś coś ze 100 bloków za mną. Bo ty masz jakieś laksy. O, jesteś już tu. No jestem, ale ten statek Woski to chyba nie jest dobry środek transportu. Chyba szybciej będziemy, jak tam po prostu za pomocą naszych bucików dolecimy magicznych. Co ty myślisz? Okay. No dobra, także znajdujemy się koło mieszkanka Bowo. Bowo postanowił wybrać sobie coś takiego, nie pytajcie dlaczego, zaraz pójdziemy do niego, o, nawet tam gdzieś się kręci, zrobimy, także idziemy. Opening chance cube'ów? Idziemy, tak, ja mam właśnie kilka chance cube'ów, ale to zaraz pootwieramy. No zobaczcie, jest Bowo, poczekaj, zanim Bowo pootwieramy z tobą chance cube'y i tak dalej, to wytłumacz nam właściwie design tego swojego mieszkanka. Dlaczego takie a nie inne, bo to jest w sumie taki kościół, nie, czy co to jest? No dobra, także mamy wybudowany kościół przez Bowo, a powiedz mi, czy do tego kościoła jakoś można wejść, czy to nie ma takiej możliwości, tam się jakoś wchodzi, czy to wlatuje? Zobacz, tylko. Tutaj jest wejście, bo nic nie ma. Gdzie? Jest jakieś wejście? A jest, coś nie tutaj... Nie ma. Jak, coś jest tutaj dobra. Widzę, że jest zrobione, no ale to coś jest. No dobra, nie ma. Także tak jak mówię, na odcinku poprzednim, jeśli nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie, pojawił się Wolnar, teraz sprowadziliśmy na serwer Bowo, także Bowo się też na odcinku pojawił, no i myślę, że jeszcze niedługo... Niedługo, no właśnie, jako prezent masz tu część Cuba i myślę, że niedługo jeszcze może Leona nam się uda na serwer sprowadzić i wyleciały mu jakieś itemki. Dobra, czekajcie, teraz ja mam jakiegoś część Cuba jeszcze. Kto chce otworzyć? Kto chce otworzyć? Nie, no chyba takim akurat z tego małego nic nie wyleci takiego złego, mam nadzieję. Dobra, otwieraj! Masz prezent. Także dostałeś po coś, bo... O nie, fajne, o, nie dzięki za prezent. Ale dobrze, że cię nie rozwaliło tutaj te twoje hawirki. No w każdym razie, Bowo, zobaczcie, Bowo dostał od nas dwa prezenty, także już naprawdę spoko i nawet tam jakieś w jednym z tych szczęśliwów itemki były, także masz nawet... Masz, zobacz, dostałeś jakieś przedmioty, dzięki którym możesz rozbudowywać swój dom, czy co to jest. No nieistotne. No dobra, Bowo, w każdym razie chodzi o to po prostu, że będziemy robili... Koniec, kropka. Tak, będziemy robili reaktor, bo po prostu Woski potrzebuje prądu. Koniec, kropka. No i myślę, że możemy przejść do budowy. Woski, co tam potrzebujemy konkretnego i w którym miejscu w ogóle chcesz wybudować to? Gdzie chcesz to wybudować? Zobaczymy się u mnie w domu. Aha, a ty sobie... Patrz, on się teleportował, a my musimy do niego lecieć. No super. Potworki leją twoje, te magiczne, które żeś wyczarował z tych swoich, kurcze, modyfikacji, co podobowałeś. Już nie ma ich. Czemu ty masz... Ja też mam ten miecz chyba, nie? On ma jakieś super umiejętności, czy on po prostu uderza i... Właśnie to. Stary, jest tyle różnych możliwości, nie wiem, latające kule ognia, jakiś lód latający, zamrażanie, a akurat musiałem dostać funkcję motyki, dlaczego? Nie... Ponieważ trzeba mieć motykę, żeby skraftować to.
Aha, na takiej zasadzie. A widzicie, to w każdym razie to i to, te dwa przedmioty dostałem właśnie od Woskiego. No dobra, także przechodzimy do budowy naszego... Reszta. Tak, wszystko dostałem od Woskiego i mam nadzieję, że dalej tak będzie, że nie będę musiał tu nic samemu robić. W każdym razie, nie, oczywiście żartuję, w każdym razie Woski, przechodzimy do budowy tutaj naszego reaktora, chodź tutaj Bowo, bo ty też nam będziesz potrzebny, ty tutaj będziesz najwięcej działał, ty będziesz naszym takim, wiesz, do czarnej roboty hopem, także chodź tutaj. On jest w ogóle czego zawiesił, czekaj, bo on stoi w miejscu. Staram się tylko. On nie umie latać na tych butach i ma laksy. No dobra, w każdym razie tutaj Woski, słuchamy ciebie, co ty masz tutaj nam do przedstawienia? Co będziemy działać? Słuchamy. Po pierwsze. Poczekaj, zanim cokolwiek powiesz, to ja muszę sobie zjeść steaka. Dobra, słuchamy. Przepal węgiel z węglem. Mam po prostu przepalić węgiel z węglem? No dobra, no przepala się. Magia. No i co? Mody. I co tu się będzie działo, jak to się przypala? Mody. Poczekaj, uwaga i... co to wyleciało? Jakieś sztabki magiczne nam wylatują, jak się węgiel z węgiem przepala. No dobra, to daj mi tutaj, pokaż chociaż jak to wygląda, czekaj. I sobie resztę pozabierasz, daj mi jedną. Zobaczcie, dostaliśmy taką sztabkę ciemną. Ty, co ty tu skaczesz, teraz. Kombinujesz? Ty masz tu stać masz i słuchać. Masz tutaj te wszystkie temy? O stary, ja nie mam tyle miejsca w ekwipunku, musisz nam podzielić serio obowiązki, bo ja mam taki syf w ekwipunku, że masakra. Dobra, Bowo, będziesz masz moim zbieraczem i pozbierasz to, co ja tu wyrzucam. Tu jakieś spawnery, tu jakieś drzewo, nie drzewo, dziękuję. Dobra, czekaj. I na samym środku redstone, dobra. No. I no, skraftowało mi się jakieś takie... To jest ten reaktor już? I to jest tyle? Nie. A, myślałem, że to. Ja myślałem, że to już będziemy mieli, że to się będzie stawiać, będzie coś fajnie działać. No masz. Kolejny item, tak samo żelazo, tak? Kładę, czyli 4 no. Żelaza, dobra, mam. Dookoła grafajt. No, dobra. A w środku ten item, co skraftowałeś? Dobra, i reaktor, casing, coś tam, tak? No, i daj mi to. Ale ile potrzebujesz tego, bo mi się 4 skraftowały? Daj mi jeden. Aha, no dobra, także dajemy jedno Woskiemu, coś takiego. No i ogólnie, tak jak mówię... Masz tutaj to. To jest... Aha, ty coś z tym jeszcze zrobiłeś. A więcej, po prostu z tą sklonowałeś, no dobra. Tego zrobić. No, okay. No i co dalej? Kolejny item, jaki potrzebujemy, to jest... Poczekaj, glass. Potrzebujemy szkła trochę. Masz szkło? Nie mam szkła. Masz nie to. Mam szkła. Tobą. Mamy... Już zbieram, poczekaj. Teraz już mam szkło. Nie mam, zebrałeś. Okay. Kto mi zabrał? Ktoś mi zabrał szkło. Który? Bowo, nie dawaj też. Nie ale ja je podniosłem. Czyli tak, tak jak mówisz, na środek damy ten reaktor casing i po prostu po bokach dajemy szkło, tak? Teraz będzie dobrze? Dobra, dostałem jakiś reaktor glass, po prostu szkło z reaktora. No i daj to. Dobra, mamy reaktor glass i teraz będziemy dalej tworzyć. Czyli ja ci w sumie tak trochę pomagam i od razu wy możecie sobie zobaczyć, jak to się robi w każdym razie, jak będziecie chcieli sobie taki reaktor zrobić. No, redstone, taki plusik z redstone na teraz. Plusik z redstone'a, no dobra. No i po bokach będzie reaktor casing, ten blok. I po bokach będzie reaktor casing, czyli ten blok, dobra. I no uwaga, i uwaga, dostaliśmy reaktor redstone flux power, tak? Dobrze no mówię? I dostaliśmy, zobaczcie, coś takiego. Tararara, gdzie Bowo jest? Pokażemy, zobacz, no. Zobacz co dostaliśmy. Zobacz co Stevie skraftował fajnego. A na górze hopper, no dobra. I dostaliśmy reaktor access port. Tara, uwaga, uwaga, taki itemek i tutaj kolejny itemek, który oddajemy Woskiemu, bo Woski później będzie i to pewnie trzeba jeszcze złożyć jakoś te itemsy, nie? Dobra, i teraz kraftujemy ostatni potrzebny item. Na górze piston. Na górze dajemy pistona, dobra, jest. Na środku redstone. Na środku redstone i co jeszcze na dole? I na samym dole yellorium. Jeden co? Yellorium, ten żółty. Nie mam takiego, a jest, dobra, faktycznie mam. Dobra, i to jest ostatni itemek reaktor control rod, czyli pewnie będziemy za pomocą tego itemka kontrolować to wszystko. Daj dobra, proszę cię bardzo. Po pierwsze, kładziemy takie coś, tak naprawdę mogę to mniejsze zrobić, zrobimy to najmniejsze jak się da. Mhm. W ten sposób. Teraz, jeszcze zapomniałem o jednym itemku. Był mały, zapomniałem na... Czekaj, za chwilę to skraftujemy, to jest bardzo O nie, proste. Zabrakło nam jednego itemka bardzo ważnego, którego nie ma. No, okej, teraz to tu kładziemy, to tu położymy, to tu.
No, dobra, dobra, obserwuję cały czas bardzo uważnie, jak to zrobić. Dwóch itemków zapomnieliśmy. Ja nie wiem, jakich znowu itemków? Jeszcze coś potrzebne? A to, okay. jest ten cały reaktor, tak? I to tak se fajnie działa. Na górze i na dole grafite, a na środku jelorium. Aha, dobra. Mam jeden itemek. To jest to? Coś do paliwa, jakiś item z do paliwa, no. Także proszę cię bardzo. I jeszcze jeden item będzie, ale uwaga, sprawdzimy sobie na mapie, gdzie jest Bowo. Zobaczcie, Bowo tutaj do nas zmierza, bo przed chwilą umarł i musiał dolecieć, on domek ma bardzo daleko. Ostatni itemek. I uwaga, ostatni itemek kraftujemy, tu już mam przedmioty. Casingi, 4 casingi, po lewej, po prawej yellowrite, yellorium. Poczekaj, jeszcze raz, po bokach casingi. Dobra. No, po lewej i po prawej yellorium. I no, dobra, mam. Na dole redstone. Aha. Na środku diament. Na środku na górze diament. Kompaktor. A dobra, mam. Dobra, mamy ostatni itemek, także wszystkie itemki niezbędne, które były nam potrzebne, mamy. No, zaprezentuj, jak to działa, bo chciałbym... Teraz. No. To kładziemy tutaj, czyli... W środku kładziemy ten fuel rod. No i to się ładnie coś tu odpaliło. Kładziemy ten żółty dzyndzel. I no. Teraz hop. I hop. I to już jest nasz reaktor, tak? To jest najmniejsze, jak się da. Można to zrobić o wiele większy. Na przykład na 1000 kratek. Aha, czyli może być jeszcze większy. Wow, masakra. No, no dobra, i wtedy co? Pewnie więcej prądu, tak? Dostarcza? Czy jak no, to wtedy działa? No i zobacz, teraz jeżeli tutaj do tego włożę... Yellorium, ale wezmę tutaj sztabki. No, yellorium, no. Tak, mamy sztabki. I teraz mogę to odpalić. A już a jak to się odpali? I tworzy już energię mi. Zobaczcie, jaka temperatura jest w tym reaktorze. Aha, no to... Ej, dawaj, zamykamy Bowo w reaktorze. To będzie dobre. Bowo, siedź tam. Okej. Okay. Teraz. Bo to teraz będzie ciężej, nie? Zrobić coś takiego. No. Ja też chcę do środka, zamykamy się w reaktorze? Ten item. Zobaczcie, z jaką precyzją woski kraftuje tutaj reaktor, a Stevie pomógł mu tutaj wszystko. A to czekaj. Ej, Creeper, czekaj, Creeper. Creepery tutaj. Dobra. Mam do środka wejść? A którędy? Górą? Górą. Dobra, to my się ładujemy do reaktora, a ty nas możesz tutaj pozamykać. Okej. Ej, ale my się tu utopimy, stary! My się utopimy tu! Zaraz idziemy. Nie rozwal... Aktywowałem go. On działa już? No. Dobra, nas i tak... Reaktor nas nie musi zabijać, nas woda zabije, stary. Dobra, ja muszę go rozwalić, sorry, ale ja się za... 1730 stopni. Ile stopni? 1700. Ej, Bowo, otwieraj to! Ja się tepnąłem do domu. Co? Jaki cwaniak? No i tak. Zobaczcie, tak wygląda duży reaktor, tak wygląda mały reaktor. Właśnie pokaż to, gdzie to się otwiera, które to są, bo tutaj jest kilka takich... I tam masz tutaj ten... 1700 stopni, o stary. A sama ta jakby obudowa to ma 1300. A jak sprawdzić samą obudowę, ile ma stopni? To jest ten patrz, na środek, ten po lewej to jest obudowa, po prawej to jest... Aha, tutaj jest, dobra. To rdzenie tutaj. Wszystko jest tutaj opisane. No dobra, także Stiviaki, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Woski i był z nami również Bowo. No mów. Byłem. A co ja mam z nim zrobić? U siebie jak chcesz. No w sumie dobra, ja sobie to ogarnę i ewentualnie gdzieś tam u siebie w domku postawię, bo w ogóle mojego domku nie widzieliście, jak wygląda, ale to już na następnym odcinku. Tak, chłopaki widzieli, ale widzowie nie widzieli, także będziecie musieli zobaczyć, jak to wygląda. Także, tak jak mówię, mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków z naszego świata drużyny B, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję i koniecznie zostawcie dzwoneczek. I na następny odcinek postaram się Leona ogarnąć, także trzymajcie się. Hey.